Cześć panowie, sprawdzam jaki nowy korki Puma typsuje na boisku teraz. Zrobił mi test i mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Didi, powiedz po krótkiej zabawie w tych nowych korkach Puma Evo Power. Jak pierwsze wrażenia? Od razu do transferu możesz się szykować, co? Bo piłka siada niesamowicie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo dawno nie grał z innej buty niż Nike. I naprawdę spisował bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobry buty. Mam nadzieję, że jest możliwość, że zmienię, że gra z Nike, teraz może tam próbować zagrać z Puma po tej buty, naprawdę chyba jestem zdecydowany chyba zmienić. Tam jak tutaj sobie bawiliśmy się z piłką, to stwierdziłeś, że już wiesz dlaczego Krychowiekowi tak dobrze idzie, tak? No tak mi się wydaje, dlatego Krychowiek no, tak formą, bo jak zaczął to wygrać Pumę tam w Sewilli, to naprawdę może dlatego no, tak formę to złapał teraz, nie? I mam nadzieję, że jaki będzie zaczyna grać z Puma też i będzie miał tak formę, żeby był coraz lepiej. To, ale przy wolnych naprawdę piła ci fajnie siada. Ty już trenerowi Żylińskiemu zgłaszasz akces do wykonywania rzutów wolnych? No to jeszcze nie wiem, bo są chłopaki też, którzy tam mają bardzo, bardzo dobre uderzenie też wolnego. Ale naprawdę tam bardzo się czuję, nie tylko chodzi o to wolny, to stabilny też jest tam, stabilizacja miała tak, bardzo fajnie się czuję z tej buty. No tak, bo tu wyjątkowo grząska nawierzchnia, to w laneczkach, prawda, byłeś teraz. To jest lampka, to nie ma, nie jest mix i bardzo się czuję, nie ślizgnę to i tak dalej, to dlatego ci powiem, że jestem pod wrażeniem, bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, to na koniec jeszcze dwa zdania o wyglądzie, bo to jest limitowana edycja Evo Powerów, ich za dużo w sprzedaży nie będzie, jesteś jednym z wyjątkowych graczy, którzy je dostali, powiedz, czy tobie się podobają, nie? Bo wiadomo, że jak dostajesz, to się podobają, ale czy rzeczywiście się podobają na tej zasadzie? Nie, naprawdę, naprawdę podobało, jak i na przykład będę na pewno na następnym sezonie z tej buty i próbuję grać tam, trenować na początku i też grać tam bardzo chętnie, bo bardzo się czuję z tej buty. A powiedz, ta kolorystyka, bo one oryginalne dosyć są, fajnie rzucają się w oczy, tak mi się wydaje. Tobie też przypadły do gustu kolorystycznie? Nie, przede wszystkim tam kolor też jest bardzo ładny i wygodny też jest, nie tylko wygląd, jest też bardzo wygodny i to jestem bardzo zadowolony z ten test. Dobra. Dzięki serdeczne. Dziękuję.